Adepci żużla Better Sparty Wrocław trenują nie tylko ogólnorozwojowo, ale również na pitbajkach. Jak wygląda trening najmłodszych? Zobaczmy. Takie szkolenie ogólnomotocyklowe, żeby w ogóle poznały, co to jest motocykl, nauczyły się nim kierować, niekoniecznie w lewo jak na żużlu, tylko we wszystkie kierunki, żeby było im łatwiej później na tych motocyklach żużlowych. Docelowo przedział wiekowy tej grupy, którą ja prowadzę, to jest między 6 a 8 rokiem życia, bo dopiero od 8 roku życia dzieci mogą usiąść na motocykl mini żużlowy. Natomiast trafiły do mnie też dzieci starsze, które zapisały się do klubu. Ponieważ nigdy nie jeździły na żadnym motocyklu, nie możemy ich usadzić na motocykl mini żużlowy, więc przychodzą najpierw na szkolenie na te zwykłe małe motorki, żeby poznać wszystkie podstawowe tajniki jazdy na motocyklu. No, pierwsze treningi zawsze kosztują te dzieci dużo stresu, i rodziców, i mnie też, ale dzieci sobie radzą świetnie, także mam nadzieję, że z tej grupy na pewno ktoś zostanie i może go zobaczymy kiedyś na naszym stadionie. Na najbliższy czas plan jest taki, żebyśmy trenowali jak najdłużej się da. Zaplanowane to jest do końca października. Takich treningów z tą moją grupą musi się odbyć 6 w miesiącu. Może postaramy się zrobić, żeby ich było więcej, więc trzymamy się właśnie takiego planu. Zajęcia na sali były prowadzone przez okres zimy, tak zwany okres przygotowawczy. Zaczęliśmy od początku stycznia do teraz, no i zakończymy już w tej chwili te zajęcia. 2 razy w tygodniu się odbywały z adeptami, czyli wszystkie przygotowania fizyczne, to jest tam wytrzymałość, siła, szybkość, zwinność. Przede wszystkim na te 2 ostatnie cechy żeśmy stawiali, bo no to są dzieci jeszcze w takim małym wieku, więc nie można ich za bardzo obciążać. W okresie zimowym ogłosiliśmy nabór do szkółki i zgłosiło się około ponad 20 parę osób. Z tego do dzisiaj 20 osób wykonało wszelkie badania, testy psychologiczne i podpisało już umowy, nasze szkolenia z klubem. No i zaczniemy pomału już treningi specjalistyczne. Tor, można powiedzieć plac treningowy, bo to nie jest tor, znajduje się naprzeciwko tutaj wjazdu do naszego parkingu żużlowego. Jest to tak wyprofilowany teren o powierzchni około 700-800 metrów. Tam ustawiamy pachołeczki i na tych pitbajkach, w zależności od też wzrostu wieku, mamy 3 rodzaje pitbajków: małe 50, 88 i 125 cm. I na tych pitbajkach stawiają adepci pierwsze kroki, uczą się po prostu jazdy na motocyklu. Dopiero potem, jeżeli przejdą te pierwsze próby i wiekowo będą odpowiadać już przejściu do wyższej grupy, mogą przejść na motocykle tak zwane już typowo mini żużlowe o pojemności 125 cm. No przede wszystkim patrzymy na warunki fizyczne. No szukamy też, żeby to nie byli, no trudno też określić, no bo to są jeszcze dzieci i to nie ma jakiejś stałej takiej wykładni, czy on urośnie wysoki, czy nie. No nie chcemy nikogo skazywać, ale mówię, no próbujemy i bierzemy na ogół wszystkich. No też patrzymy na wagę, żeby to nie była jakaś nadwaga. Jak tam jest minimalna, no to można to korygować jeszcze, jeżeli się adept weźmie, że tak powiem, w garści, będzie dużo ćwiczył i odpowiednią dietę, no to może te kilogramy zrzucić. Ale też patrzymy na takie warunki typowo psychofizyczne i były przeprowadzone takie testy na sali, właśnie mniej więcej podobne jak tutaj, takie, tu było może to mikro taki test. Na dużej sali AWF-u robiliśmy z panem Mariuszem Cieślińskim takie większe testy i tam praktycznie większość tych adeptów, która się zgłosiła, to przeszła ten test. Będą nas odwiedzać zawodnicy w miarę oczywiście wolnego czasu, bo w sezonie mało tego czasu, ale dla tych chłopców jest to duże przeżycie, jeżeli taki zawodnik typu Maciek Janowski czy Wofinden zawita na trening i porozmawia, przybije piątkę. Mieliśmy takie przykłady już, także to fajnie działa.